Dzień dobry. Dziki. Co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu. A pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortsach, bo po prostu lubimy być z wami w kontakcie. Na bieżąco. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo ciekawy temat, tym razem związany z pecetami, ponieważ piątki są pecetowe, ale łączymy uniwersa po raz kolejny pecetów i konsol i odpowiemy sobie na pytanie, czy komputer za 3000 zł będzie słabszy od Xboxa Series S, czy jednak nie. Tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. W dzisiejszym materiale postaramy się sprawdzić, czy damy radę złożyć peceta do 3000 zł, który będzie mógł konkurować z konsolą Xbox Series S. Kiedyś na kanale staraliśmy się złożyć komputer o podobnej specyfikacji do Series S i wtedy wyszło, że potrzebowalibyśmy na taki zakup prawie 5000 zł, więc czy coś się w tym temacie zmieniło? I przede wszystkim, czy zmieniło się na plus? Jednak w sumie po takim namyśle to sprzęt komputerowy drożeje, więc chyba należy iść troszeczkę inną drogą i tym razem spróbujemy podejść do tematu trochę inaczej i nie robić bliźniaczej kopii konsoli, a jedynie dobrać sprzęt, który zapewni nam podobny poziom rozgrywki co właśnie Series S. Budżet, który zaplanowaliśmy, to 3000 zł i w nim postaramy się zmieścić. Oj, będzie trudno. No to zaczynamy zabawę i jako pierwszy element zastosujemy procesor Intel Core i5 10400F. Jest to jeden z tańszych procesorów Intela, ale jednak dosyć mocny i nawet przyszłościowy. Pomimo, że jego specyfikacja znacząco różni się od specyfikacji procesora z Series S, który wydaje się być mocniejszy, to jednak i ta piątka wystarczy w 100% na teraz i powinna dać radę nawet w przyszłości. A cena tego procesora to około 700 zł. Oczywiście do tego potrzebujemy płyty głównej, na którą nie możemy wydać zbyt wiele pieniędzy, a najlepiej abyśmy ich nie wydali w ogóle. Jednak no coś należy wydać, dlatego wybieramy najtańszą płytę z chipsetem B560 za około 350 zł i celowo wybieramy B560, gdyż pozwoli nam ona odpalić znacznie szybsze pamięci, przez co znacząco przyspieszymy działanie procesora. Płynnie przechodzimy do pamięci i tutaj zastosujemy 16 giga DDR4 3600 MHz za około 350 zł. Będzie to wartość większa niż w konsoli Microsoftu, jednak działanie na Windows, a na wbudowanym systemie w konsoli znacząco się różni. Dysk, jaki zastosujemy, to 500 gigowy dysk NVMe. Nie będziemy jednocześnie na siłę kupować jednostki obsługującej PCI Express 4.0, a zadowolimy się tanim dyskiem 3.0 za około 250 zł, a na zasilacz oraz obudowę przeznaczymy 300 zł w celu zachowania choćby minimum jakości. I fajnie jakby obudowa nie była z papieru, bo jakby papierowe obudowy to tak nie bardzo. Na ten moment wydaliśmy 1950 zł, oznacza to, że na grafikę pozostało nam bardzo mało i już wiemy, że opierając się na nowym sprzęcie praktycznie nie mamy szans uzyskać wydajności Series S w zaplanowanym przez nas budżecie. No nic. Układ graficzny, który odpowiadałby temu z Series S i jednocześnie zapewniłby podobną wydajność, to GTX 1650 Super, jednak ze względu na posiadane przez niego jedynie 4 GB VRAM-u, znacznie bardziej odpowiadałby GTX 1660, który w wydajności powinien być troszkę szybszy od układu z Series S. Jednak dopiero ten układ mógłby zaoferować nam satysfakcjonującą wydajność w przyszłych produkcjach. No ale oznacza to, że praktycznie za każdym razem braknie nam 4000 zł na złożenie sensownego zestawu, który spełniłby wszystkie nasze kryteria. Jeśli jednak zgodzimy się na używany układ graficzny, to za 1000 zł damy radę już kupić GTX 1060 6 GB, który wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wydajność w tym momencie, jak i również w przyszłości. Za każdym razem jednak otrzymujemy sprzęt, przy którym już na starcie musimy liczyć się z ograniczeniami, jak i również który będzie celował w rozdzielczość Full HD. A jak wiadomo, Series S celuje wyżej, chociaż słabo mu to wychodzi. A waszym zdaniem, kiedy doczekamy się zrównania cen Series S ze sprzętem komputerowym i czy przypadkiem po drodze Microsoft nie obniży ceny Series S, bo na ten temat już krążą plotki.
albo okaże się, że te plotki faktycznie będą plotkami i być może konsole zrównają się cenowo z pecetami, ale właśnie dlatego, że też będą takie drogie. Bo tak też może być, generalnie czasy mamy niepewne. W każdym razie w tych całych niepewnych czasach, w tych utrudnionych dostępnościach sprzętu komputerowego, czy też rosnących lawinowo cenach, jest to ciekawe zjawisko, że konsole potrafią oferować nam tak zadowalającą wydajność i tak w sumie wysoką wydajność, dużo niższej cenie niż pecety. No generalnie wiadomo, rynek pecetowy staje się powoli takim rynkiem dla entuzjastów, ponieważ i gry są coraz droższe, i podzespoły coraz droższe, także no za chwilę będzie tak, że tylko najbogatsi będą mogli sobie na pecety pozwolić. W każdym razie, biorąc pod uwagę to, że kupujemy takiego Series S'a i mamy go w regularnej cenie powiedzmy za 1350 zł, a czasem nawet poniżej tych 1200 jesteśmy w stanie go kupić na jakiejś dobrej promocji, to jest to naprawdę rewelacyjna oferta i w głowie się nie mieści, że mamy konsolę aktualnej generacji, która starczy nam na X powiedzmy lat. Ale przyznam się szczerze, że na początku, jak usłyszałem, że będzie jakaś tam tańsza wersja konsoli, miałem ogromne obawy, czy będzie to w sposób mądry wydany sprzęt, czy jednak po prostu, jak to zazwyczaj bywa, przytną tam, gdzie nie trzeba i zrobią z tej konsoli po prostu taki dziwny sprzęt, który nie będzie się ani nadawał na odpalanie poprzedniej generacji, ani aktualnej generacji gier. W każdym razie, no na ten moment niestety, albo istety dla niektórych, kalkulacja jest prosta i wychodzi na to, że jakby tutaj nie liczyć, to konsole są bardziej opłacalnym zakupem, jeżeli poszukujemy sprzętu przeznaczonego do gier i rozrywki. A jeżeli potrzebujecie komputera do pracy właśnie, no to tutaj jest to ciężki orzech do zgryzienia. W każdym razie da się, ale jak widzicie, ceny są jakie są. Nic z tym więcej, no niestety, nie zrobimy na ten moment. Już mi się gromadzą takie łezki w oczach i tak bardzo mi przykro, bo niestety to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy, tak więc przypominamy o komentarzu, który nas interesuje, znaczy pytanie, które nas interesuje. Czy Waszym zdaniem konsole zrównają się cenowo z pecetami? Tak więc tego jesteśmy ciekawi. A jeżeli macie niedosyt po tym materiale, to na kanale jest sporo filmów poświęconych konsolom aktualnej generacji, poprzednim generacjom konsol, czy też nawet sprzętom retro. A jeżeli tego Wam jeszcze mało, to są też takie filmy jak ten dzisiejszy, czy też stricte tylko poświęcony tematyce pecetowej. Tak więc jest co na kanale robić, serdecznie Was zapraszamy. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i też sobie można tam na luzaku pogadać. Staram się tam też czasem udzielać, więc byłoby mi miło, jakbym mógł Was tam gościć także, więc co? Widzimy się w kolejnych shortach jutro i w niedzielę punktualnie o godzinie 14:00, tak więc do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziki.